29 i 30 października w gminie Police trwała walka z usuwaniem szkód spowodowanych przez silne wiatry. Najwięcej szkód spowodowały powalone konary drzew. Nikt nie został ranny. Od 29 zaczęły podnosić się stany wody. Te stany wody, może przypomnę, już kiedy się wypowiadałam, stan ostrzegawczy 540-560 jest stanem alarmowym. W niedzielę po godzinie 18 było 578. W czasie silnych wiatrów na terenie powiatu polickiego Straż Pożarna interweniowała 26 razy. 29 października braliśmy udział w zdarzeniu w Miśnięcinie związanym z uszkodzeniem dachu na budynku gospodarczym. Wiatr poderwał dach wykonany z blachy falistej. Na ulicy Wróblewskiego wierzba została wyrwana razem z korzeniami i przewróciła się na trzy parkujące prawidłowo samochody i spowodowała uszkodzenie tych trzech pojazdów. W Policach na placu Chrobrego w nocy z 28 na 29 października razem z korzeniami wyrwane zostało potężne drzewo. Spadło na jezdnię, jednak na szczęście nikomu nie wyrządzając krzywdy. Strażacy pocięli zwalony pień, tylko w ten sposób mogli usunąć go z drogi. Jest jeszcze jedno drzewo, które w każdej chwili może być powalone. Boję się, po prostu trzeba mieć wyobraźnię. Takie drzewo, padając na ten kiosk, może mnie po prostu zmiażdżyć. Mnie, moją siostrę i przede wszystkim też ludzi. Jeżdżą tutaj autobusy. Całe szczęście, że drzewo spadło, kiedy nie było tutaj ludzi, nie było autobusu. Napisaliśmy siostrom podanie, żeby to drzewo zostało ścięte, bo wokół były drzewa, które też zostały przez wiatr powalone. Zostało tylko jedno. Te drzewa, z tego co tutaj klienci mówią, bo my od 12 lat mamy ten kiosk, że te drzewa są ponad 100-letnie. W środku są puste, mało zakorzenione. W każdej chwili może dojść do tragedii. W czasie wichury nowy wał przeciwpowodziowy przy ulicy Goleniowskiej został uszkodzony i wdzierająca się woda zalała łąki na Wyspie Polickiej. Na ten czas konieczne było zabranie krów, które na co dzień są tam wypasane. Szkody zostały wyrządzone także przy ulicy Wodnej w Jasienicy, gdzie doszło do zalania terenu. Każdego roku tak się dzieje, dlatego mieszkańcy najbardziej narażonego budynku zostali wyposażeni w specjalne ogrodzenie, które montują w razie zagrożenia. Przy ulicy Dworcowej duża gałąź zwisała nad jezdnią. Straż Miejska pilnowała bezpieczeństwa i kierowała ruchem. Strażacy szybko uporali się z niebezpiecznym konarem. Obecnie sytuacja na zalanych obszarach się poprawia, bo wiatr ustał i woda opada. Jednak należy zachować czujność i ostrożność. Burmistrz wprowadził zarządzeniem, ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Właśnie wcześniej się odbyło spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Stwierdzono, że są dwie wyrwy, które będą teraz właśnie usuwane przez Zarząd Melioracji. My jako gmina wspomogliśmy Zarząd Melioracji 500 sztuk, wydaliśmy worków, które będą napełniane piaskiem i uzupełniana ta wyrwa. Anomalie pogodowe i silne wiatry powodowały szkody w całej Polsce. Przez nasz kraj przeszedł orkan Grzegorz, powodując dwie ofiary śmiertelne i 8 tysięcy interwencji Straży Pożarnej. Wywołał duże opady deszczu i porywy zimnego wiatru. Może doprowadzić również do opadów śniegu we wschodniej części Polski. W razie podobnych zagrożeń mieszkańcy mogą dzwonić na policję i do Straży Pożarnej. Nadejście orkanu jest skutkiem wiru niżowego Grisza, który pojawił się w Skandynawii i w Niemczech.